Jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o detal, na rynku polskim, niemieckim, litewskim, węgierskim, czeskim, ale i również na słowackim. I dziś mam dla Państwa bardzo miłą wiadomość. Wchodzimy na następny rynek. Ten rynek to Austria. Dziś podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji w Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku. Ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Jest to następne wydarzenie, z którego możemy być dumni. My, jako Polacy, że nasza sieć tak dynamicznie rozwija się w Polsce, ale również rozwija się to w regionie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie determinacja wielu zaangażowanych, którzy tu są obecni, dziękuję całemu zarządowi, za umiejętność podejmowania decyzji. Bo nie wszyscy mają umiejętność podejmowania decyzji. Jeżeli oglądają się za siebie, trudno podejmować decyzje w tych ciężkich czasach. I będziemy dalej iść w procesach rozwoju organicznego naszego detalu, unowocześnienia, ale będziemy dalej iść w procesy akwizycji. Po to właśnie budowaliśmy ten koncern, by w takie procesy akwizycyjne iść. Również muszę dziś podzielić się następną, bardzo ważną informacją dla Państwa. Skala działań Orlenu i również to też skala synergii, którą uzyskujemy. Zawsze Państwu tłumaczyłem, że wszelkie połączenia, one nie są po to, by one były. One nie są po to, byśmy stali się coraz więksi. One są po to, by wypracowywać synergię. By wypracowywać synergię w różnych obszarach. W momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do procesów połączenia i robiliśmy te procesy, to realizowaliśmy następny etap. Bardzo silna praca nad synergiami. Nie mogą procesy dziś wyglądać na zmianie szyldów czy nazwy. Te procesy muszą zejść operacyjnie, by uzyskać zakładane synergie. Zakładane synergie, które przewidywaliśmy, to była kwota ponad 10 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Ale to zostało zmodyfikowane. Już dziś poprzez liczne analizy, które tu Państwo zobaczycie, te synergie na wskutek połączeń nie tylko głównych spółek, ale i spółek zależnych w ciągu 10 lat przekroczą 20 miliardów złotych. 20 ponad miliardów złotych. To jest właśnie uzasadnienie dla tych wszystkich procesów. A dla tych, którzy nie wierzą w to 20 miliardów, pragnę poinformować, że w przeciągu paru miesięcy te synergie już uzyskały kwotę 400 milionów złotych. Są to synergie związane z logistyką, z zarządzaniem finansami i synergie związane z łańcuchami dostaw. Te synergie są udokumentowane. To jest bardzo ważna wiadomość. To 20 miliardów złotych pozwala nam być bardziej stabilny, pozwala nas wzmacniać, pozwala wzmacniać polską gospodarkę, pozwala uzyskać stabilność w ciężkich czasach. I to pokazaliśmy niejednokrotnie w kwestii choćby funduszu dopłat gazu, 14 miliardów, czy też w innych kwestiach. To są korzyści dla polskiej gospodarki, to są korzyści, które przekładają się na rzecz obywatela tego kraju. I tak na koniec, proszę Państwa, coś, co powinni sobie, co po niektórzy zapamiętać, którzy niejednokrotnie komentują, ale każde mądre państwo w ten sposób działa, obojętnie na jakim kontynencie byśmy byli.
to przede wszystkim interes narodowy, to budowa siły coraz większej obecności gospodarczej Orlenu poza granicami kraju. To budowanie wartości nie tylko Orlenu, ale wartości siły polskiej gospodarki. A tylko przez silne, zintegrowane koncerny można podnosić tą wartość i przede wszystkim można liczyć się tak naprawdę w regionie. I nikt tego nie jest w stanie zmienić. To są prawdziwe słowa, które mają zastosowanie w praktyce. Wszystkim zaangażowanym w tym procesie, który był ciężkim procesem, ale wszystkich zaangażowanych w pozostałe procesy, bo przecież znacie mnie, że to nie koniec. Nie widzę, żeby zarząd się tak bardzo uśmiechał poza jednym panem. Ale będziemy zdecydowanie podnosić swoje poprzeczki, bo mamy do tego stworzony potencjał, którego nikt nam nie odbierze. Jeszcze raz, dzieląc się tą przyjemną informacją z Polakami, życzę przyjemnych, udanych, szczęśliwych wakacji i korzystania z naszych stacji w kraju i za granicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie.